Czy wyobraża pan sobie i jak wyobraża pan sobie współpracę i taką merytoryczną dyskusję, skoro na jednym z ostatnich spotkań z sympatykami porównał pan premiera Donalda Tuska do Hitlera? Do Hitlera? Gdyby pan był łaskaw mi to przypomnieć. Powiedział pan między innymi, wola Tuska jest prawem, wola Führera była prawem. Wie pan, to jest, można powiedzieć, wycinkowe porównanie. No niestety dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której no, prawo nawet takie zupełnie wprost, w oczywisty sposób zapisane jest łamane, a Donald Tusk użył takiego określenia prawo tak, jak my je rozumiemy. No niestety, ale to jest tak, że że tutaj ta analogia się narzuca w tym odcinku, nie na przykład w sprawie ludobójstwa czy innych zbrodni, które dopuścił się Hitler. A po drugie, gdybym ja się chciał zrewanżować różnego rodzaju określeniami pod naszym czy moim adresem, no, choćby tymi o masowym mordowaniu kobiet, no, było ich wiele w czasie kampanii, to bezpośrednio właśnie nie kto inny. Masowe mordowanie kobiet, panie premierze? Tak, tak, no, oczywiście. Masowi mordercy kobiet, czy jak to było? Nie, seryjni mordercy kobiet. Ale takich określeń było jeszcze dużo więcej. Ja nie mam takiej pamięci odnoszącej się do tego rodzaju rzeczy, bo ja wędząc po tej dobrej stronie mocy, to znaczy po stronie tych, którzy chcieli i chcą, żeby Polska była niepodległa, nie była kondominium niemiecko-rosyjskim. No, od 30 paru lat słyszę, że jestem faszystą i w ogóle no, mam tysiące różnych strasznych zbrodni na sumieniu. I w związku z tym już powtarzam, słabo to pamiętam, ale naprawdę, jeżeli pan chciał, to kiedyś mógłbym się zrewanżować no, mnóstwem tego rodzaju określeń. Także proszę takich spraw nie podnosić. Współpraca w takich sprawach jest możliwa, ale oczywiście to wymaga woli obydwu stron i wymaga uznania normalności demokratycznej. To znaczy, że jest władza, jest opozycja i ta opozycja nie jest czymś, co jest samo przejście zbrodnią, no bo tak najwyraźniej uważają przedstawiciele partii, którą, jak mi się wydaje, pan reprezentuje. Nie jako dziennikarz żadnej partii, panie premierze, jestem no, dziennikarzem, ale to jest zadającym pytania na konferencji prasowej. To ja jestem przytomny i to widzę, natomiast to też widzę, jak pan te pytania zadaje. Zresztą to chodzi o rolę TVN-u w ogóle i pozwoli pan, że jednak pozostanę reprezentantem poglądu, że TVN jest jednak formacją medialną, no, bardzo ściśle związaną z rządzącą obecnie partią.